Czy miała Pani tremę przed występem i w czasie występu oczywiście? Wie Pan co, to jest tak, że zawsze jak się występuje przed ludźmi, nawet jak to czasem jest mała garstka ludzi, nawet jak się ma ileś lat jakiegoś doświadczenia, to zawsze jest trema. To tam gdzieś świnie brakuje, troszkę serduszko się kołacza, ale myślę, że w takim towarzystwie dobrym to szybko mija. A czy Pani ma jakiś swój ulubiony gatunek literatury? Owszem, zawsze mnie pasjonowała i zawsze byłam najlepiej mi się czytało tą całą epokę Lizy Orzeszkowej. Nawet udało mi się napisać pracę maturalną na ten temat i myślę, że to taka dosyć cenna literatura, której może brakuje dzisiejszej młodzieży, może by to trochę poczytali. A ulubiona postać, albo dwie postacie z Sienkiewicza z Potopu? Sienkiewicza z Potopu? No, Pan Zagłoba to jest zawsze w każdej części występujący i zawsze w każdej części zrobi oczywiście. Myślę, że też Pan Wołodyjowski zasługuje na uznanie. Pewnie nie jestem tutaj jakoś kimś szczególnym w tych ulubieńcach, ale sądzę, że te postacie są takie, które nadają trochę tym powieściom takiego kolorytu, takiej troszeczkę satyry, troszeczkę więcej ruchu. Czy weźmie Pani jeszcze udział chętnie w następnej tego typu podobnej inicjatywie w naszym środowisku, w bibliotece? Jeżeli będą, to z miłą chęcią. Serdecznie, czytam Wilkowie. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy Pani. Dziękuję bardzo. Proszę się przedstawić. Julia Szapował, mieszkanka Gierałtowca. Czy pierwszy raz uczestniczyła Pani w takiego typu inicjatywie, czyli czytaniu, międzynarodowym czytaniu dzieł literackich? W ubiegłym roku byłam jako widz, jako słuchacz może. Ale jako osoba czytająca? Jeszcze raz. Czy uważa Pani, że takie inicjatywy, spotkania tego typu mieszkańców, obcowanie z literaturą są potrzebne? Oczywiście, takie i inne też. Każde spotkanie chyba jest warte, bo zbliża ludzi do siebie. Jacy są Pani ulubieni bohaterowie z literatury Sienkiewicza? Z Potopu, tak? Tak, jacy są ulubieni bohaterowie? Myślę, że główni bohaterowie, więc i Gmicic, i Oleńka. Czy miała Pani tremę przed występem, w czasie występu? Na pewno. Silną? Nie. To nie było poznać. Dobrze ale było. Tak? Czy chętnie by wystąpiła Pani jeszcze raz w takiej inicjatywie lub podobnej? No myślę, że tak, że jeśli będzie taka potrzeba, to nie mam oporów. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Proszę się przedstawić. Nazywam się Dorota Wilk, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu. Czy pierwszy raz uczestniczyła Pani w tego typu inicjatywie, jaką jest w tym przypadku Narodowe Czytanie Dzieł Literackich? W Narodowym Czytaniu biorę udział po raz pierwszy i bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział w tej akcji. Dziś usłyszałam, że 1600 grup zgłosiło się do tej inicjatywy i cieszę się, że mogliśmy też zaznaczyć się właśnie podczas tegorocznego Narodowego Czytania. Co najbardziej się Pani podobało podczas tego spotkania mieszkańców i czytania oczywiście? Najbardziej podobały mi się zróżnicowane wiekowo grupy, zwłaszcza udział najmłodszych dzieci, ponieważ wiele pokoleń wychowało się na literaturze Henryka Sienkiewicza, nasi dziadowie, rodzice, my i mam nadzieję, że najmłodsze pokolenie słysząc dziś czytane dzieła naszego wielkiego pisarza też będzie chciało poznać losy wszystkich bohaterów trylogii. Która jest Panią ulubioną postacią w Potopie? W
dziś przyszło się zmierzyć z rolą Olenki, ale przyznam, że spośród trzech wielkich heroin trylogii najbardziej bliska jest mi Basia, Barbara Wołodyjowska, Hajduczek. Zawsze podziwiałam Olenkę i Helenę, ale były to takie wyniosłe, poważne panny. Natomiast, tak jak powiedziałam, najbliższa jest mi postać Basiewicz. Czy miała Pani stres przed występem i w czasie występu? Ogromny stres. Nawet nie spodziewałam się, że tak duży. Nie są mi obce wystąpienia publiczne, jednak staropolski język, brak prób i kontaktów wcześniejszych z innymi odtwórcami ról, z narratorami, no był pewnym problemem. Czy uważa Pani, że takie inicjatywy typu Narodowe Czytanie są potrzebne w naszym społeczeństwie? Uważam, że są bardzo potrzebne. Trochę to dziwne, że musimy dziś zachęcać młodzież, dzieci do czytania, ale skoro musimy, to takie inicjatywy powinny mieć miejsce jak najbardziej. Czy weźmie Pani chętnie udział w następnym tego typu spotkaniu z mieszkańcami naszej miejscowości? Jeśli tylko zostanę zaproszona, poproszona o udział, to na pewno z przyjemnością. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.